Hej, hej, witam was ponownie w grze Metal Gear Rising Revenge. Co kiedy tak jakoś mi się zapomniało. No, po ostatniej ciężkiej walce z Monsuno. Teraz zobaczymy, co czeka nas. Tu jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. No, wygląda bardziej taki jakby serwer. Można to powiedzieć. Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. To gada? The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Ooh. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold. Manipulated to perform in all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Oh. Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone, and we've got offices round the world. To bardziej tak magazyn wyglądał niż serwerownia. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just managed the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. Dobra, czyli na górę gdzieś tam. Oj. Dobra, nie będę szukał żadnych, nie będę brał żadnych skrzynek, po prostu pójdziemy za tym typem. Thank you.
to jest co? Nie wiem, to można wejść jakoś? Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, że z nim będziemy walczyć. Tak by wyglądało. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. Co tu ma? No kurde. Like I said, kids are cool, Jack. And I'm very in touch with my inner child. Oj, oj, oj. Będzie ciężka walka. You can be cooler than that, Jack. Wow. On może się zmieni na granaty. Granate. Explosive armor. Keep your blade away from the shield. Your body should analyze it for you. Show you where to attack so it does not detonate. Oh, if you can odbija. Only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Moje ataki, że... Aj, aj, aj. Jo! Co on mi tu zrobił? Ciebie mogę zabić? Mogę, tylko kurczę. Ja cię rozgryzłem. Co nieco, widzę, że ty... To co mi to da jak... No właśnie, mało życia, nie mam apteczek. I to jest... cool. Wow! Kurczę. Jest energia. Explosive armor. Right. Keep your blade away from the shield. Ah, tak jest było. Czekajcie, spróbuję sobie ten helikopter jakoś. No, okej. Chciałem sobie, wiecie, że jakby się udało. Your body should analyze it for you. Show you where to attack so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Chyba mniej więcej wiem, co mam zrobić. Ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. No.
Jajajajajaj. Kurczę. Aj, trzy naraz chyba muszę. Właśnie. Znaczy te trzy punkty. Kurczę, no. Ouu! Okej, okay, Nora tam prawie połowę mu zjechałem, ale... życia. No dawaj. No. Ajejej. Gdzie on jest? Nice. Coś zrobiłem to. W słabej punktach, że tagujmy. Jakim głupi helikopter, bym musiał go załatwić, co? To nie bardzo mam czym za bardzo. No dawaj, dawaj. Kurczę, nie udało mi się. Tak szybko nie umiem tego, wiecie, wycelować. Aj. No już. Dobra. Nie o to chodziło chyba. Daj mi ten helikopter, bo tu zaraz nie wyrobię. Aj! Któreś musiało nie wejść. Ajajajajaj. You can be crueler than that. Nie powiem, że łatwo. Keep your blade away from the chill. Your body should analyze it for you. Show you where to attack so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Hey. Come on! Try and hit me! Fajnie się odbił. Aj. To mnie tutaj. Za długo trochę to trwa. Moje celowanie. Ja wiem.
No. Helikopter głupi. Reszty. Chyba cały odcinek będę próbował go ubić. Jeszcze nie wiem, czy mi się uda. Najpierw chyba tego helikopter mi się ubić. Mnie denerwuje. Your body should analyze it for you. Show you where to attack so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Możesz ty, no. Tylko żeby to życie mi przyszło. Zrobić. A! Dobra. No właśnie. Uciąć mu to. Trochę długo trwa, ale przynajmniej w końcu zajarzyłem, o co chodzi i co mam zrobić. No, już osłony nie ma. O kurde. Ciekawe, z którego punktu będę atakował. Aha, dobra, jak już jestem starszy. O! Ładnie. Dobra, to może sobie zostawmy. No, broń się. Ładne ma taki.
Demet. Nie powiem, jestem dalej, ale to chyba nic za dużo nie zmieni. Aj. Dobra. Spokojnie trzeba go porobić. Czekajcie, jakbym sobie zmienił na granaty. Trochę w niego porzucał. Chodź, mam szansę się leczyć. O, ty kurde. Co ja mam z nim zrobić? A, okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Co? No, coś mi się tu nie podoba. Okej, steruję tym, tak? Co jest? No, czy mogę aktywować coś? Aj. What's wrong? Come on, buddy, answer me. Raiden? Raiden! Raiden! Nie do końca wszystko widać. Wiem, że mogę z czegoś strzelać. Tak, o, był właśnie taki latający, którego mogę zniszczyć. Mamy na całkiem wszystkie części. Oh yeah. No to. Nice. Myślałem, że to... Ha. Attaboy, Jack. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't you? Your wish.
Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's going to spike demand for PMCs, it's got to be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official generals are frozen since Mexico. Unofficial generals would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Nevozmozhno! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus. No, dwie jakieś takie poboczne misje ja chyba ominąłem. Ale mniejsza z tym. O, jakiś nowy strój. A. I oczywiście broń. Zobaczmy sobie to. Body. O. Fajnie wygląda. To mam, tego nie mam, a to mi się podoba. Chyba sobie to kupię. Ile to? 15. A co mi tam? Kupmy sobie oczywiście... Dobra, tu nas nie stać. Ale tu są pewnie upgrade'y nowe, kolejne. Pewnie już na plus 4 będę mógł robić, ale ciągle nie mam tyle kasy. To jest bez sensu, powiem wam. Znaczy... To, że możemy się przyciągać do przeciwników nie jest złe. Słabe upgrade'uje na plus 1. Ale życie. Życie by... O kurde. No już drogie są. Sobie. Okej, teraz. Na razie chyba sobie poużywam tych podwójnych mieczy. Dobra, teraz więc zmienię stać. To są po 40 tysięcy. A, nie założyłem tego. Dobra. Okej, okay, więc w tym momencie się z wami pożegnam, bo to jest akurat koniec misji, więc w następnym odcinku będziemy zaczynać kolejne. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, żegnam się z wami, na razie, hej!